W dniu wczorajszym przy pomocy strażników Ochotniczej Straży Pożarnej z Bałtowa oraz strażników z Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowca zostało spenetrowane tutaj koryto Starorzecza rzeki Kamiennej. Spenetrowany teren w pobliżu tutaj pola namiotowego. No niestety te czynności nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. No, wersje możemy zakładać różne. No, jedną z wersji jest to, że człowiek mógł znaleźć się w rzece przypadkowo lub nie. To musimy wyjaśnić. No, wersje mogą być różne. Nie mamy informacji, które by potwierdzały, że poszedł w tą czy inną stronę. Tak? A czy ktoś go widział gdzieś, świadkowie? Ostatni ślad wskazuje na obecność tego człowieka na okręglicy tam przy muszli koncertowej.